ja się biorę i podjeżdżę. Dobre. Thank you.
Artur Kielak, Polska. Moi drodzy, jeśli można, ja chciałbym teraz zadać Państwu kilka pytań i będę próbował tłumaczyć. Najpierw mam pytanie do Swietłany. Czy dużo jest kobiet latających na samolotach w Rosji? Как много девушек летает в России? Ну, стало поменьше. Раньше их было очень много, а сейчас поменьше. Сосчитать сложно. Процентов. Столько не бывает. 0-0 сколько-нибудь. Ну, в принципе, занимаемся инструкторской, тренерской работой, но не так часто. Пока ученики маленькие, дети. А, ученики девушки, конечно, есть, но немного, к сожалению, сейчас немного. Odpowiedź jest taka, że oczywiście latają dziewczyny, ale nie jest ich dużo. Również Swietłana ma swoje uczennice pilotki, ale również nie jest ich wiele. Więc życzymy, żeby było ich jak najwięcej. Желаем, чтобы их было очень много. Второй вопрос. Pytanie drugie, jak zaczyna się kariera pilotki akrobacyjnej? Как начинается карьера женщины пилота акробата? Не, ну я не знаю, как начинается. У меня просто началась. Я пришла в ДСАУ, записалась, начала летать, прыгать. Вот и летаю до сих пор, уже 25 лет. No to było bardzo proste, po prostu przyszłam do aeroklubu, zapisałam się, zaczęłam latać i latam. Tak Swietłana odpowiada. Może Arturze coś byś chciał powiedzieć od siebie. Jak to wygląda w Polsce? Jak się zaczyna kariera pilota w Polsce? Mogę powiedzieć, jak się moja zaczęła. Przyszedłem do aeroklubu, zapisałem się. Zacząłem latać, latam do tej pory, natomiast wiadomo, każdy kraj jest inny, nie wiem jakie były możliwości w Rosji, u nas jest to dosyć ciężkie, więc trzeba być bardzo wytrwałym i bardzo dużo poświęcić swojego prywatnego czasu, rodzinnego czasu, czasu, który można spędzić na wakacjach, spędzałem po prostu na lotnisku. Jak widać, dzisiaj weekend też spędzam na lotnisku, bo mi się to bardzo podoba. Ale to myślę, że to jest chyba wspólne dla wszystkich, którzy tutaj dzisiaj przyszli, prawda? Nie wiem, czy widzieliście, pewnie większość nie widziała, jaką temu okazało. Uważyłem, że z dromadera została zrzucona bomba wodna. Fajnie to wyglądało. Ale to w takim razie dla tych, kto nie widział, opowiem. A teraz może zadam pytanie Jurgisowi. Jak połączyć latanie atrakcyjne z lataniem bezpiecznym? Country where I'm participating and then I love shows and then I think this is the answer.
No więc Państwo słyszeli. No po pierwsze trzeba lubić muzykę, publiczność i pokazy i to jest najlepsza odpowiedź. Drodzy Państwo. Artur Kielak. Zaprosimy ich w przyszłym roku. Wielkie gwiazdy 6. rodzinnego pikniku lotniczego w Gryźlinach. Dziękujemy ślicznie. Jurgis jeszcze dzisiaj nam pokaże akrobację po przerwie lotniczej. No i myślę, że spotkamy się w co najmniej takim gronie, jeśli nie większym, w przyszłym roku. Szanowni Państwo, ale to oczywiście nie koniec atrakcji, zarówno tych lotniczych, jak i atrakcji na scenie. Nie zabraknie za chwilę też kolejnych konkursów. Musimy zajrzeć w program. To ja powiem, że akurat wylądował dromader, który zrzucał bombę wodną. Akurat tak się nieszczęśliwie złożyło, że wszyscy byliśmy zajęci czymś innym. Ale popatrzcie Państwo na tę maszynę. To jest fantastyczny samolot. Możliwość podrzut wody.